Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnej mapce od widza i drugim odcinku dnia dzisiejszego, czyli w dalszym ciągu lecimy z maratonikiem. Zapraszam serdecznie na odcinek, który wleciał dzisiaj o 13.30. Naprawdę mapka horrorkowa, 20/10, naprawdę fajna, klimatyczna. Kilka razy przestraszyłem się dosłownie i podskoczyłem, więc naprawdę spoczko. Gdybym jeszcze lepiej się w ogóle przygotował, to nawet bym sobie odpalił jakiś tam pulsometr czy coś i w ogóle by było kozak. Ale no jakby nie spodziewałem się i nagrywam, wiecie, kilka mapek na raz, więc może być z tym różnie. W każdym razie zapraszam późniejszej godzinie oczywiście na live'ika. Podejrzewam, że jak dobrze pójdzie, to około godziny 16 bądź 17 live'ik na tym kanale będzie. A teraz już nie przedłużając zlatu i intro, lecimy z kolejną mapeczką od widza. Kolorowe partikle lecą mi z głowy, po prostu głowa mi paruje na kolorowo. Wszędzie są jakieś tam małe partiklesy i tym podobne i lecimy z kolejną mapencją od widza. Zobaczymy, co to będzie. W takim razie weźmy sobie najpierw ustawienia. Dzień, cały czas dzień, komendy nie pojawią się na czacie, gamy mody zero i tam nie wypadają po śmierci, weather clear, cały czas brak deszczu, dobra, elegancko, podoba mi się to. Zasady, i to jest spawn point, dobra, to jest spawn pointa, wezmę, normalnie rozumiesz, dobra, zasady. 1.12.2, nie niż mapy, graj na peaceful. Partikle one, złote pupytki to spawn point, graj na gamma do zero, stawiaj spawn point gdzie chcesz. Zasada dla widzów, zostawcie łapkę w górę i suba z dzwonkiem, baw się dobrze. Alright! Informacje jeszcze zobaczmy sobie. Nie używam polskich znaków, więc nie ma ich na mapie. Mapa była robiona tydzień, twórca mapy to Nutelek 123, poziomy parkour, find the button, labirynt, pole minowe, strzelanie z łuku, replika, prowadzenie świnki, łódzki. Łódzki? Locki. Okej, okay, dobra, chyba chodziło o łódki, ale tu jeszcze, to jest dzy, czyli łódzki. Okej, okay, dobra, nie mam bladego pojęcia. W każdym razie, start, teleport, rozpoczyna się za 1, 2, 3, znaczy 3, 2, 1, start, łojazo! Okej, okay, dobra. Ładnie, ładnie, no muszę przyznać, kurczę, no mapeczka ładna. I widzę, że chyba będziemy mieli podobny motyw, jak niedawno było, że te szkło się będzie rozwalało. Będzie, kiedy odblokujemy tutaj te poziomy. I teraz tak, tutaj mamy parkour, tutaj mamy fandebadu. No to lecimy parkier maszta of disaster, rozumiesz, normalnie pyk. I lecimy. No sympatycznie wyglądający parkurek, muszę przyznać. Sympatycznie, czy taki będzie? Raczej nie, bo parkury zazwyczaj nie są sympatyczne. Aczkolwiek, no właśnie, tak jak mówiłem. Aczkolwiek to jest wszystko kwestia umowna i tu można się kłócić, czy to jest sympatyczne, czy to nie jest sympatyczne. W każdym razie spoczko nawet, myślę, że ta mapeczka i ten parkurek, mnie tam się on podoba. Fajnie, doskoczyłem, spawn pointik, lecimy dalej. Ujujuj, dobrze, dobrze, mam gamę modę 0, to przynajmniej widzę, gdzie mam iść. Tutaj strzałeczka w tą stronę, czyli musimy iść tutaj dokładnie. 180, elegancko, na schodek, pięknie. I lecimy dalej. O nie, to będzie... Mogę się zabić? Nie mogę się, znaczy mogę się zabić, nieważne. Mam tutaj spawn pointa, to lecimy sobie tutaj dalej, czekaj, gdzie to było, to tutaj. Dobra, i teraz hops. Mogę sobie spawn pointy gdzie chcę według autora, więc stawię go sobie tutaj, gdzie będę czuł się pewnie, że, prawda, spadnę. No i po prostu rozumiesz, taka sytuacja. Dobra, elegancko, teraz tutaj spawn pointik i teraz lecimy sobie dalej. No właśnie, jednak nie lecimy dalej, jednak sobie jeszcze kilnę się, prawda, tak żeby było zabawniej, prawda. Padnę jeszcze ze 20 razy, co nie? Nie mogę tutaj... Aha, bo to jest bariera. To będzie trudny skok, w sensie on jest możliwy, z tego co pamiętam, ale on jest dosyć trudny, bardzo trudny. Nawet, w sumie, czy ja mogę ewentualnie... Czekaj, jups! Kurczę, bo nawet stąd bym ewentualnie skoczył, bo to jest z tej drabinki, to ja na pewno tego nie zrobię. A stąd mogę skoczyć, tylko trzeba skoczyć tak idealnie. Idealnie! Już tu... Idealnie. Bo naprawdę, z drabinki to ja nie skoczę tutaj. Nie wiem, nie mam strategii na to, jak skoczyć stąd. O, dobra, nieważne. Nie było tematu. Nie było tematu. Dobra, dobra, jesteśmy. Ja tu spam pointuję, normalnie, rozumiesz, czemu by nie, spacja te sprawy. Mamy to, moi drodzy, mamy to, parkour za nami. Fajny baton, 1/2. Mamy podpowiedź. Mamy ładną chateczkę malutką. I na pewno tutaj będzie guzik. Pod skrzynią. Pod skrzynią będzie guzik. Co nie? Co nie? Powiedz, że będziesz pod skrzynią. No kurczę, chyba nie. No chyba nie. Dobra, no to idziemy na dwór.
Tu jest, a nie, bo to jest, że fajny debat. No dobra, nieważne. Tu jest jakiś parkour. Ja chcę go przetestować, panie, bo ten parkour to może mi doprowadzić do guziora, który będzie... W sumie tu przejść się nie da. Can I have a podpowiedź? Za domkiem. Że tam? Czy że tam? Jedno i to samo na jedno wychodzi. Dobra, czyli ten parkour to chyba był głównie po to, żeby się dostać za domek, a niekoniecznie na domek. Aha! Dobra, no takie rzeczy. Spróbujmy znaleźć. Widzę, są pozabudowywane glowstone'y. Mam nadzieję, że w lawie tego guzika nie będzie, bo chowanie guzika w lawie moim zdaniem to jest pójście na łatwiznę. I to tak mocno. Tam jakiś nietoperek. Nietoperku, czy tam jest guziczek, maybe? Co? Jeżeli tam jest, to ja nie będę w stanie go za bardzo kliknąć, bo mi nietoperek będzie przeszkadzał. Ale chyba tam go nie ma, mi się wydaje. Nietoperku, mam nadzieję, że mnie nie trolujesz. Kurczę, czy mogę wskoczyć w ogóle tutaj na górę? No niekoniecznie. Dobra, to ja poproszę podpowiedź. Znajdź skrzynię z podką odporności na ogień, czyli jednak będzie pod lawą. W dodatku muszę znaleźć skrzynię. Ona będzie pewnie tutaj, tylko... Chociaż... Nie, no nie będzie jej tutaj. No dobra, to teraz to już mam taką rozkminkę, bo... Nie widzę możliwości, znaczy w sensie... Nie wiem, co autor miał na myśli. A nie, tu jest przecież jeszcze w środku. Ojojoj. Ojojoj. Tu można wejść. Co prawda jest tu jeszcze parkour, ale można tu wejść. I tu... Tu nie przeskoczę w ogóle. Dobra, idziemy drugą stroną. Tu też jest parkour. Czy to jest skrzynia? Halo, gdzie... Ej, serio, gdzie jest skrzynia? What? Okej. To teraz już roz... No, to powiem, to... Gdzie jest skrzynia z podką na odporność na ogień? Halo? Jakby, co tam, co mówiliście, co, ja nigdy komend nie używam, a nigdy mi się nie zdarzyło, gdzie jest skrzynia? To jest guzik, to już widzę, ale gdzie jest skrzynia? Mnie już nie interesuje guzik, ja chcę wiedzieć, gdzie jest skrzynia. Czy tej skrzyni autor zapomniał? Czy co? Czy ona jest tutaj faktycznie? Nie, no to nie jest skrzynia, to jest blok. W sensie... Daj! Nie. Ej, dobra, serio, naprawdę, poczekaj, gdzie jest skrzynia? Wiem, że tu jest guzik, tak? Ale gdzie jest skrzynia? Bo według autora w skrzyni powinienem znaleźć podkę na odporność na ogień. Jeszcze raz przeczytam, żeby nie było, że coś przekręciłem. Znajdź skrzynię z podką odporności na ogień. To ja przepraszam bardzo, ale ja jej nie widzę. Gdzie jest skrzynia? No. No gdzie? No gdzie? Zaraz zacznę rozwalać to wszystko, żeby znaleźć tą skrzynię. Bo ja muszę sprawdzić, czy tu faktycznie ta skrzynia istnieje. Serio? Bo według mnie to ta skrzynia nie istnieje. O, to jest jakiś bubel. To jest oszukańcze. To tego nie ma. Ta skrzynia nie istnieje. Jest niewidzialna. Jest, kurna, w takim miejscu, że nigdy jej nie znajdziesz. Never, never, never. Nie wiem, rozwalam co się da. Zastanawiam się, gdzie jest skrzynka, nie?
Never mind. 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 Never 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 mind. Never mind. Never mind. Oh, 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 never mind. Never, never, never mind. Never mind, never mind. Never, never mind. Never mind, never mind. Never mind. Never mind, never, never, never mind. 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 Dobra, już koniec, tutaj, skończ. Skończ, po prostu, skończ. Never mind. Boże, ile strzał dostaję, o mój Boże. Aha, bo jak tu stoję, to dostaję strzały. Prrrrra. Dobra, chyba tyle... Jezus Maria. Patong. 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 Dziękuję. Never mind, never mind, replika, never mind, never mind. Miałem grać na gamę modę 0 czy gamę modę 2? Chyba 0. I think is 0. Mam nadzieję, bo jak na gamę modę 2 to... To może być... A chociaż czekaj, tu będzie napisane. Gamę modę 0. Dobra, nieważne, to ja zrobiłem. Skończyłem. Lepiej. O ile się nie mylę, to nie jest labirynt, tylko to jest replika. Ale według autora to jest labirynt. Aha. Nie ma problemu. W ogóle. Chyba za głośno w ogóle muzyka była przez część odcinka. Przepraszam. Never mind, never mind, never mind. Ale... No, rozumiesz, nie? Jakby to jest labirynt. Okej, okay. To fajny labirynt ogólnie, tak. Nigdy takiego labiryntu jeszcze nie było na mapce od widza. Nigdy. Nie zdarzyło mi się, wydaje mi się, że nie spotkałem się. Czy wy spotkaliście się kiedyś z takim labiryntem? Bo ja jeszcze nie. To jest bardzo wyjątkowy labirynt, którego w życiu nie widziałem. W życiu nie widziałem takiego labiryntu. Serio, naprawdę. To jest najdziwniejszy labirynt, jaki w życiu widziałem. Serio, ja nigdy nie widziałem. Nie widziałem. Tam nawet nie było napisu, że jak skończę, tak po prostu ose kreseczki były. Labirynt 2x2. Dobrze. W domu wszyscy zdrowi, tak? Okej. Nie ma problemu. Never mind. Never mind. Nie. Wydaje mi się, że mamy jakąś taką tendencję ciekawą, że pierwsza mapka to jest taka w ogóle the best of the best, nie taka w ogóle bez błędu, bez niczego, nie? A na drugiej coś się, kurczę, tam coś dzieje, nie? Coś się dzieje, coś tam się, coś się nie zgadza czasami, coś tak... Nie, to te moje takie spostrzeżenia, luźne takie przemyślenia, prawda? To nie, że jakoś się czepiam, tylko tak
coś, czy tak, wczoraj też tak było, nie? Że pierwszy odcinek był taki ten, a drugi coś tam się stało. Tu mamy labirynty na przykład, nie? To... No, never mind. Mhm. Okej, okay. Siódmy teraz, tak? Przeprowadźmy. Okej, okay, never mind. Chodź, never mind. Nie, tutaj, chodź. Never mind. Tutaj stań. Tu. Dziękuję. Przeprowadzenie świnki. O, bardzo ładnie. Never mind. Dobra. Tu jest labirynt, bardzo chory labirynt, ale tam widzę końcówkę, panie. To będzie przejście tego poziomu, panie. Tu, pa, jak jestem dobry. Hop, tylko mnie potem nie teleportuj, bardzo cię proszę, świnio, bo się pokłócimy, okej? Okay? Dobra, rozumiemy się? No i dobrze. To w takim razie ósmy poziom. Łódecz! A tu jest napisane łódki, widzisz. A w zasadach, czy tam w poziomach, o, tu było, łódzki napisane, co nie? Także, no, never mind. Ja myślę, że taki tytuł będzie, patrz na czat, uwaga, w tym poziomie chodzi o przepłynięcie łódką na czas. Bierz łódkę i w drogę, guzik po prawej stronie, powodzenia, okej. Okay. Déjà vu, jadę sobie tu na czas, hej. Nie wiem ile mam czasu, ale jadę na pełnej. Ciekawa ta mapeczka tu jest, hej. Nie wiem ile czasu mam, ale chyba już zrąbałem. Dokładnie, zostało 5 sekund, a ja jestem jeszcze, kurczę, w połowie. Nie mogę zrobić tego na czas, nie zgadzam się, żeby to było na czas. Wow. Dlaczego to, że déjà vu jest na czas? Never mind. Nie, no dobra, spróbuję jeszcze raz, spokojnie, nie? Spróbuję jeszcze raz. Nie przejmujcie się, moi drodzy. Never mind, rozumiesz? Ho, nie. No, kurde. Mogłeś dać pełne bloki. Nie, pokiego. Dajmy, kurwa, to, żeby jaja wkurzało. Co nie? No i oczywiście, ta jest. No, na pewno. Jak mnie to będzie blokować za każdym razem. Ja tego nie jestem w stanie zrobić w ogóle na czas. Nie ma opcji w ogóle. To jest to. Zostało 5 sekund. No i zajebiście, panie. Ja jestem w czarnej dupie. Nie. Never mind. Nie zrobię tego na czas. Nie ma opcji. Jakby tam były normalne bloki, to spoko. Ale specjalnie, żeś dał kuźwa wole cobblestone'owe, żebym się wkurzał. Nie ze mną te numery. Not today, my friend. Not today. Ja się nie mogę denerwować, bo ja mam dużo mapek jeszcze do nagrania. Jakbym się zdenerwował, to bym nie nagrał i by było problem, nie rozumiesz? No to koniec. Dziękuję za przejście mojej mapy. Mam nadzieję, że się spodobała. Jeśli pojawiły się jakieś błędy, to z góry przepraszam, bo tej mapy w skali od 0 do 10 i wysać mapę. Tak, uwielbiam, jak z góry przepraszacie mnie za jakieś błędy, zamiast po prostu zrobić mapkę i sprawdzić, czy nie ma tych błędów. Chociaż tutaj błędów jakichś tam nie było strasznych, tak? Żebyś mnie źle nie zrozumiał oczywiście. Tylko tak tylko powiem, bo pewnie o tym wiesz, na pewno o tym wiesz i pewnie większość z was o tym wie, ale to nie jest labirynt. Okej? Okay? Jakby to jest... To jest replika, tak? I tak jak w lobby nazywa się to replika, to tutaj też powinno się to nazywać replika. Ale ja wiem, ja się czepiam, muszę się czegoś czepić, prawda? Jakaś pierdółka, to się poczepiam, co nie? Ale tak ogólnie, błędów nie było. Tutaj po prostu ślepota jaja, jak zwykle, bo skrzynka była w takim miejscu, że nawet na gamę mode 3 nie mogłem znaleźć tej skrzynki. Ale to jest nic dziwnego, nie? Ale déjà vu na czas, no ja myślę, że tutaj zrobię aż, kurczę, rozumiesz... Screenshotę będzie, bo to jest déjà vu na czas, rozumiesz? To jest déjà vu na czas, po prostu. Także to dobre będzie. Myślałem, że dam tytuł Nevermind, ale dam déjà vu na czas. Oj, se wysadzę déjà vu normalnie na czas. Jak można zrobić déjà vu na czas w ogóle? How dare you? Więc powiedzmy, że przymykając lekko oko na ten błąd, gdzie replika nazywa się labirynt, to ja bym tutaj takie... No 9,5 na 10, czyli powiedzmy w zaokrągleniu praktycznie 10 na 10 jest, bo błędów takich, żeby mapy nie można było przejść, no w sumie,
sumie nie było, tak? Wszystko można było znaleźć, wszystko można było przeskoczyć, znaleźć i tak dalej, więc jakby no, to był błąd tylko i wyłącznie nazewnictwa, więc no, nie będę się aż tak bardzo tego czepiał. 10 na 10 niech będzie, proszę bardzo. Czemu nie? Czemu nie? Dobrze, moi drodzy, na dzień dzisiejszy to będzie na tyle z mapek. Przypominam jeszcze o dzisiejszym live'iku, bo będziemy się widzieć, podejrzewam, koło godziny 16 bądź tam 17, coś w tym stylu, mniej więcej w tych godzinach postaram się zacząć live'ika, więc zapraszam od razu oczywiście serdecznie i jutro kolejne dwa odcinki z maratonu od 13.30 i 15.30, zapraszam wszystkich oczywiście jak najbardziej serdecznie, gorąco i w ogóle, a teraz już żegnam się z wami na dzień dzisiejszy, do następnego, trzymajcie się, pa pa!